Cześć, witajcie. Dzisiaj na moim warsztacie zaprezentuję Wam maszynę, którą sobie w ostatnim czasie wykonałem. Tym razem będzie to pomocnik do gwintowania. Także zapraszam serdecznie na film. Wobec tego zaczynajmy. Tu macie podstawę całego urządzenia. Może od początku zacznijmy. Wykonane zostało praktycznie 90% maszyny zostało wykonane z czegoś takiego. Słuchajcie, znalazłem na złomie kawałek takiej blaszeczki. Blacha 30 była i to spory kawałek mi tam panowie upalili. Ale to Wam jeszcze pokażę, ile jeszcze tego więcej jest, bo jeszcze tutaj są dwa elementy w sumie. No było to tam w sumie 50 na 50 taki kwadracik. Tyle mi zostało. Dodam tylko, że maszyna została zbudowana tylko i wyłącznie z części znalezionych na złomie. Jako ciekawostkę. Na frezarce został wyfrezowany taki kształt. Słuchajcie, tak to wygląda. Taka podstawa od wiertarki z rowkami TO-owymi. Rowki TO-owe zaraz Wam pokażę, znaczy pokażę Wam, czym zostały zrobione, tak? A zostały zrobione, tutaj się muszę przewinąć. Najpierw zostały wyfrezowane frezem 10 tutaj. A następnie ze starego freza, zaraz Wam powiem dokładnie jakiego. Namierzę sobie submiarkę. Submiarka znaleziona, więc z freza 17, starego freza 17, tu był dotąd frez, tu taki długi frez był, tylko był strasznie tępy, tylko tu miał wyłamane nawet tutaj te piórka, tu nawet widać, że tu jest uszkodzony. Tu też nie za ciekawy, no ale tu jest w miarę, tu również udało się przefrezować, tak to wygląda, udało się przefrezować, jest tu podszlifowane na dokładnie na 9 mm w tym miejscu, tak by nie wadziło i po wyfrezowaniu tych dwóch rowków wystarczyło tylko wjechać tym frezem na malutkim posuwie i dojechać do końca. I to wszystko, słuchajcie. Z drugiej strony zrobiliśmy tak samo. Temat rowków teowych załatwiony. Tak wygląda podstawa. Jeszcze Wam może zmierzę wymiary. Tylko pójdę po metrówkę. Więc wymiary tej podstawy to 24 na 19, 24 cm na 19 cm. I teraz tak, tu zostało sfrezowane po to, żeby uzyskać uszy do montażu, do blatu, a trzeci uchwyt jest tutaj na gwintowany otwór, będzie tutaj pręt wystawał sobie i będzie tutaj przykręcony do blatu, żeby się ta maszyna po prostu nie ruszała. Tu został wywiercony otwór. Tutaj również. Już Wam mówię do czego, bo drugi element, który został też znaleziony na złomie, to jest to, był to wałek szlifowany. Zaraz Wam pokażę. I to dokładnie tej długości znalazłem. Wałek szlifowany, pełen wałek szlifowany. Co ja z nim zrobiłem? Już Wam tłumaczę. Wywierciłem otwór, wywierciłem otwór sobie, potem szlifierką niestety, no bo frezem musiałbym mieć frez z płytkami jakimiś, z piekami, a takiego frezu niestety ani ja, ani mój kolega nie mieliśmy, więc trzeba było sobie szlifierką tutaj poradzić. Wycięliśmy kanałek, wywierciliśmy otwór, nie było łatwo naprawdę, uwierzcie mi, był na mega twardy, wiertło naprawdę, musieliśmy to na wolnych obrotach robić. Chyba z pół godziny wierciliśmy odtąd dotąd. Tu zostało dopasowane pod wiertło łożysko. Tu jest łożysko kulkowe, zwykłe łożysko.
Tutaj również jest zainstalowane urządzenie, które widać. I tu wystaje sobie taki pręt. I ten pręt się przesuwa, jak kręci się tutaj, bo tu jest normalnie śruba wyjętowana, wsadzona. Tak to wygląda. Z drugiej strony zostało podtoczone, tu zostało nagwintowane w środku na bodajże 10. I to będzie zainstalowane w ten sposób. Mniej więcej tak będzie to wyglądało. Ale zanim to zainstalujemy, to pokażę, muszę pokazać Wam kolejny element. Kolejny element wygląda w ten sposób. Tu jest, tu będzie to mniej więcej ten palec, który tutaj jest, będzie wchodził w ten rowek. A co tutaj jest zrobione? A tutaj jest zrobione, tu mamy wykonane, wykonane podtoczenie pod tryb. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, cała maszyna została praktycznie wykonana z części znalezionych na złomie. I już Wam śpieszę wyjaśnić, co tu dalej. Znalazłem przekładnię. Przekładnia od szlifierki kątowej. Najzwyklejsza przekładnia, znalazłem takie tryby. Ale zanim znalazłem takie tryby, to znalazłem coś takiego. I na początku miałem wykonać to w ten sposób. Miało to być. I tu się miało kręcić tym wałkiem i to się miało przekręcać. Ale w związku z tym, że znalazłem, bo tamto do siebie pasuje, no ale w związku z tym, że znalazłem taki tryb i całą w ogóle przekładnię i tamten drugi element do tego trybu jest już zainstalowany, słuchajcie, i to będzie mniej więcej tak sobie chodzić. To będzie zainstalowane, w sumie musimy zainstalować już, bo nie ma się na co oglądać. Będzie to założone tutaj. Jeszcze tylko zobaczę, czy to wszystko widać. W sumie trochę do przodu będziecie lepiej widzieć. Położymy sobie szmatkę, żeby nie porysować tutaj tego wszystkiego, no bo ładnie wymalowane i tak dalej, więc trzeba pilnować się. Pójdę po kawałek klawki jeszcze. To sobie instalujemy. No jeszcze nie siadło. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Słuchajcie, jeszcze trochę. Wezmę sobie jakiś wałek i sobie tutaj puknę, żeby to wskoczyło. Teraz już siedzi i się nawet ładnie kręci, słuchajcie, jest to dobry znak. No, no i teraz tu wystaje coś takiego, to się ładnie kręci, super. I teraz, skoro mamy już to zainstalowane, możemy zainstalować sobie ten element, ale dodatkowo jeszcze został dorobiony jeszcze taki element. To jest element, który będzie tutaj blokował nam. Słuchajcie, muszę tylko farbę tam trochę. O, widzicie? I teraz tutaj mam dorobioną śrubę. Takie coś. I to będzie nam blokować w danej pozycji na tym wałku, bo tu jest przecięte, to będzie nam blokowało, czyli ten system jeszcze. No i co, i teraz ja sobie założę ten element na tutaj z góry. No i po chwili wracamy, ja sobie tylko to wcisnę i jedziemy dalej. Pokażę Wam, co dalej z tą maszyną. No, element mamy założony, tak jak mówiłem, to wchodzi sobie ładnie tutaj. Teraz trzeba zainstalować ten element.
Tylko wiecie co? Nie no, w sumie jest dobrze wszystko. O, teraz do tego przychodzą śrubki. Śrubki, teraz gdzie są śrubki? Poczekajcie chwilę, muszę poszukać. Tu są jedne. Tu są jeszcze drugie śrubki. Trochę tych śrubek jest. Klucze do śrubek będą potrzebne obowiązkowo. No i możemy sobie to w sumie ponarzyć na bok. To tutaj, o, w ten sposób. I będziemy sobie to przykręcać. Śruby szóstki, sztuk 4. I do dzieła. 4 szósteczki. Na imbusik. Słuchajcie. Cztery szósteczki, dwie, jeszcze dwie. No, tak sobie to postawimy. O, ciach. No, to mogłaby być ta trochę krótsza. Właśnie, muszę je tutaj damy. To no tu przychodziła gdzie krótsza. Przykręcamy sobie już docelowo, tak jak ma być. Cztery śrubeczki, ciach. Po przekątnej, czyli teraz tą. Ciach. Ciach. I ostatnia się tutaj schowała. Przykręcamy. O, ciach. I teraz możemy sobie od razu rączkę zainstalować. Ja sobie tutaj nagwintowałem. I taką kuleczkę sobie tutaj założę, żeby to przyjemniej dla oka wyglądało i dla ręki oczywiście, bo mam nadzieję, że powiem wam, pierwszy raz ją skręcam. Jeszcze nic tu nie mierzyłem, ale już widzę, że chyba będzie problem. Jest ząg, ale nie taki straszny, dlatego że jest tutaj sporo gwintu. I danie podkładki powinno załatwić sprawę. I to tak zrobimy właśnie. Słuchajcie, nie wiem czy jedna wystarczy. No widzicie, tak to jest. No. Trochę jest za krótkie ramię zrobione. No i tu już, tak jak mówię, jeszcze tego nie przymierzałem. Poczekajcie chwilę, podkładkę poszukam. Środka. Jeszcze z jedna. O, teraz będzie ok. Teraz będzie ok. Będę musiał niestety dorobić dłuższą tą rączkę. O, teraz jest ok. Dobra, niech to będzie luźne. Teraz tutaj, w to miejsce, zainstalujemy sobie tą podstawę. Będzie to mniej więcej wyglądało w taki oto sposób. O tak, ciach, coś takiego musi to być, zaczyna wyglądać, słuchajcie. Teraz śruba z łbem stożkowym 10, twardość śruby to jest 10,9, twarda śruba. I ona musi sobie tutaj zostać zainstalowana.
kluczyk i jedziemy. Się coś mieni zabrudził, czy coś tak ciężko idzie. To już tak na dzień dobry. Coś chyba nie tak łapało, bo teraz jest chyba dobrze, tak? Już się wkręca. Teraz kwestia jeszcze ustawienia, tak jak ma być. Lepiej niech to będzie, o tak. Coś takiego. Teraz, żeby się to, kurczę, nie przekręciło. No, ale myślę, że się już się przekręciło. Ale nie, dobrze. Może będzie dobrze. Zobaczymy. Dokręcone, słuchajcie, i no w sumie nie jest źle, tak? Teraz zajmiemy się tym elementem, tą górą. Zajmiemy się tą górą. Na górę przychodzi, w związku z tym, że jest tu łożysko, a tu jest przecięte, dlatego przychodzi coś takiego, taka nakrywka. Ją sobie tutaj teraz zainstalujemy. Oczywiście ona sobie tak, o, po prostu nie wejdzie. Trzeba po prostu przez coś puknąć. A może to przez szmatę zrobię, żeby tego nie po prostu nie porysować. Myślę, że to wystarczy. No i siedzi. Tak to wygląda. I co teraz? Teraz, tak jak powiedziałem, wszystko, co tutaj widzicie, jest gdzieś tam poszukane, znalezione na złomach. I teraz znalazłem takie fajne kółeczko. Dorobiłem tylko z wałka mosiężnego pokrętło. Jest to pokrętło od kiedyś, jak to były w fabrykach, aluminiowe pokrętła przy zaworach. To to jest właśnie takie pokrętło. Wygląda rewelacyjnie tutaj. Było tak. Teraz do tego przychodzi śrubka piątka. Przykręcimy to sobie. Oczywiście jestem znowu nieprzygotowany, bo nie mam kluczyka ósemki. I znowu muszę iść i szukać. Ale myślę, że wybaczycie mi to. Kluczyk się znalazł, przykręcamy sobie pokrętełko. No i teraz zobaczcie pierwszy raz ten mechanizm w akcji. Tak się opuszcza, a tak się podnosi. Robi to jedną ręką, tak jak widzicie, druga jest zupełnie niepotrzebna. Idzie to naprawdę łatwo i w ten sposób będziemy mogli sobie regulować do takiej aż wysokości. Zobaczcie, czyli dosyć wysoko. Ja teraz widzę, że muszę to trochę przekręcić. Teraz to właśnie zrobię, bo jest nierówno. Szkoda, że tam właśnie jakiegoś podfrezowania nie zrobiliśmy, no ale trudno się mówi. Może jeszcze coś tam się wymyśli. No, teraz jest ok. No, tak to wygląda. Tutaj sobie będziemy to blokować. Jeszcze musi iść. Też ta rękojeść jest trochę przykrótka. Słuchajcie. Powinna być dłuższa, a że robię to pierwszy raz, to też ta kleja jest dosyć gruba i
to też na pewno ma wpływ na to, o, teraz jest już okej, że idzie to tak ciężko. No i teraz już macie stabilnie, nie ruszy się wam. No i teraz opuszczanie oczywiście nie działa, ale nie będziemy na razie opuszczać, więc jest nam to zbędne. Teraz pokażę wam kolejne rzeczy. Teraz to już w początku filmu widzieliście tutaj ten tryb. Tutaj nie kombinowaliśmy, jest po prostu wciśnięta tuleja mosiężna. Nie ma tu żadnych łożysk. Jest tam jakieś delikatne, posmarowane to zostało. Myślę, że posłuży to. I to mniej więcej będzie zainstalowane w ten sposób. Już widzicie, coś nie pasuje, tak? Coś nie pasuje, coś tu nie gra, nie takiej wysokości. Co on tutaj odwalił? Oczywiście, że nie gra, bo wzięliśmy pod uwagę fakt, że kiedyś może być sytuacja taka, że te tryby mogą się zużyć i ustawienie tego na jednej wysokości uznaliśmy, że będzie błędem i w sumie ja uznałem, tak, że będzie to błędem i daliśmy tu taką podkładkę dystansową, którą zawsze będzie można bardziej dokręcić, ewentualnie wymienić na cieńszą i ta maszyna posłuży troszeczkę zawsze dłużej. Myślę, że te tryby tak szybko się nie zużyją. Przy tych obrotach, które tu będą, to w ogóle nie ma możliwości, żeby to się tak szybko zużyło. Cztery śruby, oczywiście od spodu, żeby tu z zewnątrz nie psuć już tej powierzchni. Wkręcamy sobie cztery śrubki. Cztery śrubunki. Tak. Ciach, jeszcze dwie. Jeszcze jedna. I tutaj. Dokręcamy sobie tam z jakimś tam czuciem, żeby tam bez żadnego tutaj jakieś dociągania na pałę, bo to bez sensu. Nie ma to tutaj w żaden sposób miejsca. Po prostu sobie dokręcamy. Ciach. Co teraz? Teraz widzicie, to już nam się kręci. Teraz możemy zainstalować sobie kolejne kółeczko. Będzie to takie kółeczko. Też z mosiądzu dorobiony kawałek rączka. Myślę, że fajnie będzie to wyglądało. I tutaj nakrętka. Nakrętka szóstka. Znowu muszę iść po klucz. Idziemy po klucz. Słuchajcie, przykręcamy sobie ciach. I maszyna prawie złożona, prawie. Teraz zwałka jest tutaj na 16 mm dorobiona, takie coś, taka pinola z wyfrezowaniem, kanałek wyfrezowany, zrobiony gwint na koniec, żeby można było zainstalować futerko wiertarskie, ale już wam powiem, że tego futerka tu nie będzie. No, będzie możliwość montowania, ale docelowo planuję zainstalować, zrobić po prostu tarczę zabierakową i zainstalować uchwyt 80, ale czteroszczękowy. Sprawdzi się tutaj no maksymalnie, dlatego że będzie można montować i gwintowniki, i narzynki. Maszyna stanie się w ten sposób bardziej uniwersalna i o to właśnie mi chodzi. Więc co, możemy teraz sobie montować dalej. Tu zainstalujemy sobie taką pinolę. Tutaj, ciach. Ja wam zaraz wszystko pokażę z bliska, tylko to wszystko sobie założę, co tam ma być. I już wam wszystko pokazuję. Tu z przodu będziecie lepiej widzieć. Z tym całym urządzeniem chodzi o to, by gwintownik, jak będzie tutaj wchodził sobie w materiał, to żeby po prostu sam wciągał, a teraz żeby to się kręciło
jak tym się kręci, to trzeba zainstalować tutaj śrubkę z nakrętką kontrującą. Poczekajcie, nakrętka szóstka. I tutaj, poczekajcie, to jest tutaj. O, tutaj jest wint, ciach, nie ten kluczyk. Kręcamy sobie. Coś takiego. Dokręcamy sobie. I to już się kręci. Tak jak widać. I się wysuwa spokojnie. Tak jak widać. I spokojnie będzie nam to wciągało w gwint. I o to właśnie nam chodzi. No i teraz co? Teraz pozostaje nam zainstalować tutaj póki co to futerko wiertarskie, by móc pokazać wam. Wintowanie na tej maszynie, tak? No bo na pewno jesteście tego ciekawi i powiem wam szczerze, że będzie to pierwsze gwintowanie tej maszyny i też jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. No więc co, ja sobie tutaj zaraz zainstalujemy coś i będziemy sobie gwintować. Wiem, że nie ma sensu bawić się, przynajmniej ja tak stwierdziłem, w jakieś tam małe gwintowniki. No to od razu lecimy sobie największym, słuchajcie, lecimy sobie dwunastką i to finalnym gwintownikiem. No i co? Zobaczymy, jak ta maszyna się sprawdzi. Troszeczkę trzeba docisnąć i lecimy. Jest pewien opór, słuchajcie, ale w porównaniu z tym, co mielibyśmy gwintując w ogóle ręcznie, no to jest bez porównania. No i przeszło, super. Na dowód do tego, że gwint byście się zrobił, to wam to teraz pokażę. Luzujemy sobie tutaj teraz ten tylny element. Maszynę podnosimy. Maszyna oczywiście zostanie tu przymocowana, bo inaczej sobie tego w ogóle nie wyobrażam. Rozmocowujemy. Przewiercone było wiercłem 10,5, słuchajcie. No i efekt jest całkiem niezły. Gdybym to jeszcze polał, słuchajcie, oliwką, to byłoby super. Teraz pójdę jakąś śrubę wam przyniosę pokazać, że ten gwint faktycznie tam jest. Zobaczcie. Widzicie? Gwint gotowy. Tu wcześniej próbowałem sobie dziesiątką, ale stwierdziłem, że za lekko by było. I poleciałem od razu dwunastką. Tu jeszcze macie wióry po gwintowaniu. Sprzęt myślę, że super. Jeszcze jak tu wpadnie ten uchwyt tokarski 80. Na pewno nie będzie nic grubszy niż uchwyt ten wiertarski. To będzie maszyna naprawdę super. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to wy już sami ocenicie. Jak dla mnie, dla moich potrzeb jest po prostu rewelacja. Nie spodziewałem się, że wyjdzie nawet taka fajna. Na dzisiaj
to już wszystko z recenzji tej maszyny i w ogóle z tego, jak ją zrobiłem. Wy subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. W komentarzach napiszcie, co sądzicie o tego typu maszynie. Co myślicie, czy ona się sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Wydaje mi się, że jak dla mnie sprawdzi się w 100%. I co, trzymajcie się, cześć.